Siemanko. Trzeba podsumować okres masowy. Jak dobrze pamiętacie, bądź nie, masę zaczęliśmy w październiku, czyli wtedy, kiedy zjechałem na studia. Rozpoczęliśmy wtedy serię Forma Studenta swoją drogą. Kto oglądał, śledził, bardzo mu dziękuję. Mniej więcej z 1200 osób na odcinek 76 kg. Od takich kilogramów zaczynaliśmy okres masowy w październiku. Na dzień dzisiejszy jest to 85,5, nawet w granicach 86. Był dzień, gdzie stawałem na wagę, a to 86 kilogramów. Także 10 kg, 9 miesięcy. Jak oglądaliście mniej więcej odcinki z serii Forma Studenta, która właśnie w tym odcinku dobiega końca, to mniej więcej wiecie, jak wyglądała ta masa. Jednakże, jeżeli nie oglądaliście lub bardzo sporadycznie, to już szybko tłumaczę, jak to wyglądało. Wszedłem na tą wagę, 82 kg, więc no idę podjeść, idę pod tortillę. Do tej masy podeszliśmy naprawdę bardzo luźno. Jeżeli chodzi o kalorie, to mniej więcej przez całe 9 miesięcy starałem się jeść około 3,5 tysiąca kalorii. Ale wszystko liczyłem na oko, szacowałem, liczyłem to w głowie. Do fitatu wklepywałem to może 10 razy na całe 9 miesięcy, czyli no tyle co nic. Cała masa przebiegła tak naprawdę intuicyjnie, czyli po prostu szacowałem kalorie i starałem się jeść 3500 kalorii. Jeżeli na przykład danego dnia nie mogłem dobić tych kalorii, to starałem się następnego dnia dobić ich troszeczkę więcej. No i analogicznie, jeżeli jednego dnia zjadłem więcej, to drugiego dnia starałem się jeść po prostu mniej. Średnio 3,5 koła przez te 9 miesięcy jedliśmy. No i dawało nam to mniej więcej kilogram masy na miesiąc, uśredniając. Czyli uważam, że to jest naprawdę gusto bello, perfecto wynik, jeżeli chodzi o czystą budowę masy mięśniowej, bo o taką właśnie tutaj nam chodziło. Wiadomo, to nie było 9 kg czystego mięcha, ale uważam, że jeżeli zobaczymy, porównamy pogląd sylwetki, jak to było 9 miesięcy temu, jak to jest teraz, to uważam, że naprawdę dużo mięcha udało się nałożyć i zdecydowanie mało tłuszczu. Mało tłuszczu moim zdaniem mniej niż w ogóle zakładałem, że się uda. Jak jadłem, to już widzieliście mniej więcej, czyli 80-20, no 80% czystego jedzenia, 20% coś tam, jakiś kebabik wpadł, jakaś pizza ze znajomymi. Akurat studiowałem mój pierwszy rok studiów, więc czasami wlatywała na przykład pizza na kawałki, jakieś tam lody, no jak mnie oglądacie, to wiecie, że ja się nad tym nie spuszczam, ma być 80-20. Jeżeli chodzi o treningi, to przez 9 miesięcy praktycznie trenowałem tym planem, w którym pokazywałem w formie studenta numer 2. Ja tutaj, teraz pewnie widzicie ten plan, ja tutaj go wkleję. Uśredniając, trenowałem od 4 do 5 razy w tygodniu, w zależności, bo raz zjeżdżałem do domku, raz była jakaś przerwa, na przykład przez to, że podróżowałem troszeczkę. Jest to plan stworzony przeze mnie, troszeczkę go zmodyfikowałem do, oczywiście do własnych potrzeb, do takich, jakie miały możliwości, troszeczkę pod układ zajęć na studiach, troszeczkę pod to, co akurat potrzebowałem, pod to, żeby sprawiał mi ten plan przyjemność, bo pamiętajcie, że nawet najlepszy plan nic wam nie da, jeżeli nie będziecie go się trzymać. To jest złota zasada, trzeba znaleźć taki plan, który da wam fajne efekty, ale przy tym nie będziecie no po prostu nie będziecie szli na trening jak na skazanie. No i też zdecydowanie warto tutaj wziąć pod uwagę, że przez pierwszy miesiąc studiów wypiłem najwięcej alkoholu w moim życiu, nie? Studia. I oczywiście nie były to zawrotne ilości, bo ja sam alkoholu nie lubię, ale na przykład 3 piwka maksymalnie wypiłem jednego dnia. Także dla mnie to jest naprawdę dużo. I oprócz widocznie poprawionej sylwetki udało się też dołożyć kilogramy na sztandze i to naprawdę dużo. Pierwszy epizod formy studenta, czyli początek masy, wyciskałem tam po powrocie z pracy za granicą, czyli wiadomo, że to też tą masę musimy potraktować, że pamięć mięśniowa tutaj też zagrała rolę. Oczywiście tak jakby byłem już troszeczkę większy wcześniej, zanim zaczynałem ten okres masowy, to też warto wziąć pod uwagę, że to tak jakby tutaj pamięć mięśniowa też troszeczkę zagrała rolę. No ale jeżeli chodzi o wyniki siłowe,
to w formie studenta już nie pamiętam dokładnie, ile tam wyciskałem w pierwszym odcinku, ale wydaje mi się, że to było 70 kg na 6, co jest śmiesznym, wynikiem śmiesznym jak dla mnie, znaczy śmiesznym jak na moje możliwości, bo może tak lepiej. A kończąc tą masę, udało mi się wycisnąć bodajże 102,5 na 6 ruchów przy wadze 85 kg. Płaska zawsze u mnie ssała, ale teraz uważam, że faktycznie udało się naprawdę podbudować płaską i klata też urosła, ale to zaraz zobaczymy w podsumowaniu sylwetki. Martwy ciąg też tam 170 udało się chyba szarpnąć, albo 165 to było. Jeżeli chodzi o siady, to też dobrze się posiadało, już tam 120 na 8 ruchów, na 6 przepraszam, w serii chodziła. Także ja nigdy jakoś pod siłę nie trenowałem, ale sam fakt, że naprawdę te ciężary poszły w górę. Przez większość czasu suplementowałem kreatynę, witaminkę D3, omega 3. Do tego wlatywały, tak jak ja to lubię mówić, suplementy drugiej kategorii, czyli te takie, które raczej nie potrzebujemy, ale jak mamy hajs, to możemy zobaczyć, czy coś na nas działa. Ashwagandha, różeniec górski, maca, takie tam duperele, ale w suplementach raczej bym tego sukcesu nie zawdzięczył. Jeżeli chodzi o sen, to tutaj uśredniając, spałem mniej więcej po 8 godzin, 8,5 nawet, może i 9 średnio przez te 9 miesięcy wyszło. Także regeneracja raczej była na spoko poziomie, nie licząc na przykład na Sycylii spania na lotnisku, ale to już mniejsza. No przez 9 miesięcy ta regeneracja była luks. Podsumowując, na tej masie na pewno nie mieliśmy laboratoryjnych warunków, ponieważ w sumie to przez całe 9 miesięcy miałem 3 wyjazdy za granicę, które łącznie dały nam miesiąc tak jakby nieobecności. Co prawda, na przykład w Barcelonie starałem się trenować z własną masą ciała, na przykład na drążkach, ale był też Frankfurt, gdzie przez 10 dni praktycznie nie dotknąłem żadnego żeliwnego przedmiotu w mojej ręce, czyli sztangi czy hantla, no nie zrobiłem żadnego treningu. Także jak widzicie, 9 miesięcy masy, ale nie były to laboratoryjne warunki, bo były i tutaj wyjazdy i zjeżdżałem często do domu i wtedy musiałem już, nie mogłem trenować na siłowni takiej pełnoprawnej, tylko trenowałem na swojej szopce, także w swojej szopce treningowej. Także widzicie, dużo tutaj było improwizacji, no ale jakby nie patrzeć, koniec końców uważam, że wszystko wyszło tak jak miało być, wszystko wyszło dobrze. Ja jestem zdecydowanie zadowolony z tego, co udało się zrobić przez te 9 miesięcy, 10 kg fajnie prezentującej się masy ciała na tym szkielecie. Uważam to za kozacki okres masowy. No i tak, i teraz lecimy robić redukcję, a może daily redukcję, ale to już w następnym materiale. Także pozdrówki, rośnijcie duzi, ładujcie glikogen i zostawcie lajka. Siemanko, do następnego.